Sokrat chodził, a to nie powierza. Trzeba zebrać bojów i pochwałę, mówię wam. Trzeba ścięknąć. O, no, papieża jest przeklęta. Gniew, bądź ściągnęła. Jest przeklęta czy magiczna? Trzeba nam kogoś, kto się jej pospędzi. Koniec świata. Nie umieją nawet pogody na drugi dzień przewidzieć. Patrzcie, wiedźmy. Wiedźminie! O co chodzi? Sprawę mamy do ciebie, ale nie ma co stać na deszczu. Chodźmy do mnie, tam pogadamy. No więc w czym rzecz? Widziałeś ten pagórek za wioską? Od wieków nigdy nic na nim nie było. Aż budzimy się pewnego dnia, a tam wieża stoi. No i od razu zaczęło prać piorunami, jakby sam nagle far przypłynął. Do tej pory nie przestaje. Trzeba coś zrobić z tym sztormem, bo przy takich falach ani na połów, ani w bój wypłynąć. Próbowaliście tam wejść? Czy próbowaliśmy? Tego ranka, co się wieża pojawiła, od razu poszliśmy prawie całą wioską. Żeby przywitać właściciela, jeśli w pokoju przybywa, albo go przepędzić, jeśli ma złe zamiary. Pukamy, stukamy, ale nikt nie odpowiada. No to żeśmy drzwi otworzyli i nagle wszystkim kolana zmiękły. Czemu? Bo tam za drzwiami się pokazało coś jakby tafla wody, tylko pionowa. W życiu czegoś takiego nie widziałem. Druid powiedział, że te drzwi są magiczne, a potem wziął 5 śmiałków i weszli. Ale do tej pory nie wrócili. No dobrze, sprawdzę tę wieżę. Jak tam będziesz w środku, rozejrzyj się za ludźmi z naszej wioski. To było 6 dobrych chłopów. Szkoda ich stracić. Masz moje słowo. Niech cię Hemdal prowadzi.